Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Dziś chcę wam zaprezentować talię kapłana, którą podrzucił mi podczas wczorajszego streama Vernitrax. Deck ten nie jest dokładnie taki, jaki on tam podesłał, ponieważ brakuje z wszystkich legend, epików i paru kart, lecz pozmieniany przeze mnie też nie jest najgorszy. Tam też pomagali mi na streamie, co tam umieszczać. Dlatego teraz chcę wam go pokazać. Jest to bardzo, bardzo kontrolny deck. Ma strasznie mało kreatur, co jest dla mnie trochę dziwne. Ponieważ ja właśnie lubię deki na kreaturach, czy to agro, czy to midrange. Takie duże kreatury bardzo lubię, jak na przykład na druidzie. Lecz tutaj muszę sobie poradzić bez tych fajnych, dużych mych kreatur. A deck wygląda następująco. Mamy dwa krągi uzdrawiania, które po prostu działają jako heal. Lub według założeń z kapłanką Auchenaiów działa to jako removal, mass removal. A więc naprawdę spoko. Słowo mocy tarcza znajduje się chyba w każdym deku kapłana. Daję streamingowi plus 2 do zdrowia, dobieram kartę very, very nice. Święty cios, removal na jakieś wczesne stworki lub na przykład dobicie przeciwnika, ale to rzadko. Gorliwa kapłanka też w prawie każdym deku kapłana, bardzo, 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 bardzo dobry draw kart. Słowo cienia ból, removal, very nice. Dziki piromanta, którego możemy podpakować, na przykład. Cały się trzęsę, zimno strasznie jest. Zima na dworze. Minus 8 stopni chyba. Dziki piromanta możemy właśnie mu podpakować na przykład z życie słowem moc tarcza. I wtedy może fajnie czyścić stół oponentowi. My nasze kreatury jeszcze możemy leczyć, żeby ich nie pozabijał. Dlatego fajnie jest. Kolejny removal, słowo cienia śmierć. Zniszczy stronnika z atakiem 5 lub większym. Bardzo, bardzo dobry przeciwnik. Prawie zawsze coś takiego wystawi, no chyba że gra jakimś agrodekiem, ale wtedy na przykład możemy rzucić rozbłysk świętości. Kolejny jest ranny mistrz ostrzy. To jest bardzo dobra kreatura, szczególnie na kapłana, za 3, 4 na 7, a więc wow. Jedyny minus jest taki, że zadaje sobie w okrzyku bojowym 4 punkty obrażeń, przez to tak naprawdę jest 3, 4 na 3. Za 3, 4 na 3, lecz możemy ją sobie oczywiście uleczyć do 7 w połączeniu na przykład z gorliwą kapłanką very, very nice. Możemy na przykład mieć gorliwą kapłankę na stole albo na przykład z dwie. Rzucamy, wymieniamy się stworkami naszymi, ale w taki sposób, żeby nasze były zranione, a jego poumierały. I rzucamy wtedy krąg uzdrawiania i mamy bardzo dużo kart. Przeważnie nam się kilka spali. No ale cóż, tak też bywa. Wynosząc z kręgu ziemi, bardzo fajna kreaturka za 3, 3 na 3 z healem za 3, który w połączeniu z tą kapłanką wchodzi zadając 3 obrażenia, a więc naprawdę dobrze. Jest wtedy chyba lepszy nawet od Fire Elementala, ponieważ jest za 3, 3 na 3, zadaje 3. On jest za 6, 6 na 5, zadaje 3. No, bardzo fajnie. No i teraz mamy właśnie tutaj kapłankę, o której już mówiłem. Za 4, 3 na 5, a więc stat nie najgorszy, ale nie najlepsze. Właśnie lepiej właśnie, że ona ma więcej życia niż ataku. No i jej umiejętność, dzięki której heale zadają damage, jest naprawdę dobra. No chyba, że rzucam na przykład rozbłysk świętości albo święty ogień. Wtedy jest trochę gorzej, ale tak to widzący z kręgu zadaje 3 na wejściu. To zadaje 4 wszystkim stronnikom, nasza pasywka jeszcze. Dlatego fajnie, fajnie, fajnie. Kolejną kartą jest Spellbreaker. Bardzo dobra karta. Znaczy może nie bardzo dobra karta, ale spoko karta. Silence na jakieś wielkie stwory.
albo które nas na przykład bolą, na przykład Jaseira. Silencowana Jaseira jest... nie jest już taka dobra. Rozbłysk świętości. Dwie sztuki oczywiście, Master Mówal Kapłana dodatkowo, który healuje nasze kreatury. Na przykład mamy kapłankę, ja tak teraz przed chwilą grałem, miałem takie combo. Przeciwnik miał golema zbożowego. Pana zajumywacza i kobolta geomantę. Chyba tak. I zabiłem właśnie rannym mistrzem ostrzy. Nie, zamiast zajumywacza przeciwnik miał żmija many. Ja miałem kapłankę, rannego mistrza ostrzy oraz coś tam jeszcze. I tak, z rannym mistrzem ostrzy zabijam golema, on zostaje w tokenie. Mój ranny mistrz ostrzy jest ranny. Kapłanką ranię za jeden żmija. Rzucam holinowe i właśnie leczę sobie kapłankę, że leczę sobie rannego mistrza ostrzy. Leczę coś tam sobie jeszcze, co miałem na stole oraz zabijam już wszystkie kreatury na jego stole. I to był chyba kluczowy moment w tym meczu. Dlatego tym rozbłyskiem świętości można zrobić fajne combo. Kolejna karta to bardzo dobry removal. Za 6-5 obrażeń i przywracam 5 punktów zdrowia swojemu bohaterowi. Gramy kontrolnym deckiem, dlatego warto mieć sporo żyć. Świątynny nadzorca za 6-6 na 6 kreatura, a więc nawet spoko, która dodatkowo daje plus 3 do zdrowia stronnikowi w okrzyku bojowym, a więc już naprawdę spoko. Na przykład sobie z Sejerem możemy zrobić 4-15. No, wtedy już raczej będzie ciężko zdjąć ją naszemu oponentowi w inny sposób niż Hex, Skrytobójstwo czy Polimorfa, ja. No, chyba że przejmie na przykład kontrolę umysłu, którą także posiadamy w tym deku w 2 sztukach. Mimo nerfu nadal jest to bardzo dobra karta. W 10 turze możemy sobie przejąć Deathwinga na przykład. Na przykład wczoraj tak też na streamie pisał, że tak zrobił Vernitrax. Dodatkowo, jak już mówię o streamie, to jeśli chcecie też uczestniczyć na streamach, to zachęcam was do śledzenia kanału. Informacje o streamach się pojawiają, kiedy ten stream startuje, albo wcześniej. Przeważnie staram się wcześniej, żeby było więcej czasu na ogarnięcie się, że coś takiego jest. Na streamach gramy w KS-a. Mamy karaoke również. Gramy z widzami, jakieś nowe deki, na przykład staki, arenki. No i jest naprawdę sympatycznie. Można też tam między sobą na czacie popisać. Dlatego dzisiaj prawdopodobnie będzie jakiś stream, ale jeszcze filmik o tym, jak będzie stream, to się pojawi na kanale. A teraz deck został pokazany, tylko jeszcze Jaseira. Jaseira już znana wam wszystkim. To też możemy rozpocząć pokazywanie deku w praktyce. Działa naprawdę bardzo dobrze. Wczoraj z 16 rangi jednogwiazdkowej wbiłem winstreaka i teraz jestem na 15 randze 3-gwiazdkowej. Dodatkowo z winstreakiem, dzięki czemu na przykład jeśli teraz wygramy, to będzie już 14 ranga jednogwiazdkowa. Gramy z Valyrą. Podejrzewam, że będzie to mocne agro, a więc raczej słowo cienia śmierć. Nie jest nam potrzebne. Kontrola umysłu na startowej ręce tym bardziej. Święty cios zostawimy jako removal na jakiegoś rodzaju jego stworki. Słowo cienia ból jest spoko. Jaseira, no niestety, na początkowej ręce będzie się kurzyła. Dobrze by było, gdyby doszła nam kapłanka. Nawet bardzo dobrze by było. No niestety nie można mieć wszystkiego. Ja się cały czas trzęsę. Zimno jest strasznie. Kronk uzdrawiania raczej na razie się nie przyda. Też dobre jest kombo, na przykład rzucamy w pusty suwerennego mistrza ostrzy i po prostu rzucamy to, żeby on już był... podpakowany.
Nie mamy za bardzo co zrobić. Kreatury żadnej nie wystawimy. Rzucanie świętego ciosu jest słabe, ponieważ ona i tak przeżyje. Słowo cienia, ból na taką kreaturę raczej nie warte. Skończymy po prostu turę. Pasywki też nie użyjemy, ponieważ wszystkie postacie na stole aktualnie mają full HP. Nasz oponent używa pasywki. Atakuje manokoliczką. My mamy teraz... Tak? Teraz pytanie, czy chcemy zabić tą manocholiczkę, czy też nie. Ona jest niebezpieczna, ponieważ on teraz rzuci byle jakiś spell i ona podpakuje się do 3-3, zabije naszą kapłankę, dodatkowo sama będzie na jeszcze 2 punktach zdrowia. To też zawczasu ją zabije. Niestety jesteśmy teraz podatni także na tą dopałkę do broni, jaką posiada Łotr. Jeśli ją rzuci, to zabije nam niestety naszą kapłankę. Ale myślę, że wtedy jakoś to przeżyjemy. Nasz oponent skipnął atak. Nam to na pewno nie przeszkadza. My teraz możemy zaatakować w taki sposób. Wychylać się, dobrać kartę. Jest to Science nowa? Nie wiem. Coś tam nowa. Holy nowa, okej. Okay. Science święta nowa. Jest oczywiście Holy nowa. I co nasz oponent teraz zrobi? Jeśli wystawi sporą liczbę kreatur, tak sobie myślę, to my oczywiście je sobie spalimy. Dodatkowo naszą kapłankę będzie można walnąć coś, co ma 2 życia, znaczy 2 ataku, żeby ją właśnie sobie zranić i móc dobrać kartę. Tyle możliwości. No stary, nie wątpię, że masz tyle możliwości, jednak nie pogardziłbym, gdybyś ruszał się trochę szybciej, ponieważ psujesz tak trochę nagranie. No ale cóż. Nasz oponent ma sporo kart. Zagrywa akolitę bólu. Jakoś chyba to przeżyję. Atakuje nas. Okej. Nic to nie przeszkadza. My aktualnie możemy się tak rozbić. Niestety on też dobierze kartę. To jest trochę słabą opcją dla nas. My natomiast teraz dobieramy rannego mistrza ostrzy. Rzuciłbym krąg uzdrawiania, żeby dobrać dodatkowo 2 karty. Tak, ponieważ kiedy wrog i stronnik jest uleczony także. Jednak nie wiem, czy to ma sens. On będzie miał wtedy 1-3. On będzie 4-7 wtedy. Dobiorę 2 karty. Może to nie jest takie słabe zagranie. Dobieramy słowo mocy tarcza. Dobieramy spellbreakera. Sytuacja na stole nie jest fatalna. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest dobra. Nasz oponent ma aktualnie 5 punktów many oraz 9 kart na ręku. Jeśli niczego nie rzuci, to spalimy mu w taki sposób. Spalimy mu w taki sposób, spalimy mu wtedy jedną kartę. Potem podczas drogu spali mu się druga karta i będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Lecz oczywiście on nie musi nic nie zagrywać oraz ten akolita musi przeżyć. Robi coś takiego, spoko. 10. karta na ręku. Cały czas 5 punktów many u mojego oponenta. My na ręku mamy 7 kart. On ma 10, 5 punktów many. Lepiej, żeby użył sztylet. Nie pogardzę.
Też nie pogardzę, jeśli się trochę szybciej ruszy, ponieważ myślę, że on nie ma zbyt dużej ilości opcji, co by mógł zrobić. Mano policzka. Agent WW7, no niestety zabija mi moją kapłankę. Przez to moje piękne combo poszło się. Ponieważ mogę teraz co najwyżej... Co najwyżej dobrać mu jedną kartę, przez sobie nie miał 9, potem dobierze 10. Także mija się to trochę z celem. Czy rzucanie Holy Nowy ma jakikolwiek głębszy sens? Oto jest pytanie. Mogę teraz zagrać w taki sposób, zabijając agenta WW7. Mogę zagrać tego pana, odpakować mu życie. Będzie wtedy na 10, a po zabiciu tego będzie na 7. Myślę, że to nie głupia opcja. Teraz w stole posiadamy dużo lepszą sytuację niż nasz oponent. On posiada kreaturę 1-3, którą może wprawdzie nieźle podpakować. Oraz 1-2, która mu drołuje karty. Jednak myślę, że w takiej sytuacji, gdzie on ma 9 kart na ręku, nie będzie chciał zbytnio drołować. Ponieważ może się to tak skończyć, że zaczną się palić karty, a to jest zawsze bardzo zła opcja. Niestety mi nie wyszło właśnie combo, które miało sprawić, że mu się zaczną palić karty. Lecz może jeszcze wyjdzie. Zobaczymy. Co nasz oponent wymyśli. Zagrywa ostrze skrytobójcy. Zagrywa podpak na tą broń. Dodatkowo podpakuje sobie manokoliczkę. Zaatakuje nas teraz w taki sposób. No i sytuacja nie jest taka dobra. Możemy teraz zagrać kapłankę Auchenajów i zabić akolitę bólu. Nasz oponent będzie miał wtedy 8 punktów zdrowia, my kreaturę 6-6 oraz 3-5. Kreatura 3-5 najprawdopodobniej umrze od ostrza skrytobójcy, który jest niestety podpakowany zabójczą trucizną. Ale jakoś to będziemy musieli przeżyć. Walniemy teraz w taki sposób. Niestety nasz oponent dobierze karcioszkę. Twoje karty i mocy zamiast przywracać zdrowie, to jest danie zdrowia, a nie przywrócenie. Też możemy uodpornić na właśnie to ostrze skrytobójcy teraz naszą kapłankę, dzięki czemu ani nadzorca, ani kapłanka nie umierają od tego ostrza. Trochę słabiej jest teraz, że mamy dwa święte ognie oraz holinowe, które jeśli je zagramy, zadadzą obrażenia także nam, czego raczej nie chcemy. Lecz na przykład krąg uzdrowienia, jeśli nasz oponent wystawi coś z czwórką życia, nie będzie źle rzucić. Wprawdzie nasze kreatury także mocno zatem ucierpią, lecz powinniśmy wyjść z tego obronną ręką. Teraz, kiedy widzę, że mam tyle czarów przywracających mi zdrowie, nie wiem, czy podpakowanie tej kapłanki było mądrym pomysłem. Kosior. Okej. Okay. Jeden damage, draw karty. Nasz oponent dobrał 2 karty więcej od nas. Nie tak dużo. Zajumywator. Drugi zajumywator. Teraz na przykład niegłupią opcją byłoby rzucenie Holy Nowy. Lecz właśnie przez tą kapłankę, oprócz tego, że zada obrażenia im,
Niestety zagra obrażenia, zada obrażenia również mi. Przez to nie wiem, czy to będzie dobry ruch z mojej strony. Możemy również zagrać dzikiego piromantę. I to w sumie tyle. Możemy zagrać dzikiego piromantę, zagrać święty ogień w oponenta. Zostanie on wtedy na punktach zdrowia 9, tutaj na 6. Wtedy łatwo będzie można go już zabić w następnej turze. Dodatkowo jego dwa zajmowacze umrą. Ja niestety także stracę życie. Lecz wymaga. Niestety, żeby było dobrze, trzeba coś poświęcić. Nasz oponent ma teraz aż 10 kart na ręku. Naprawdę to jest pewnie bardzo, bardzo dużo opcji. Lecz miejmy nadzieję, że żadnej opcji, żeby przeżyć. Ponieważ wtedy będzie dosyć słabo. Nie ukrywając. Tak sobie myślę. Tak sobie myślisz, stary. Nie zabronię ci. Możesz myśleć, ile tylko ci się jawnie podoba. Pewnie masz bardzo dużo możliwości. 10 kart na ręku, 8 punktów many, broń 5, 2 na stole. 6 punktów życia, ja mam kreaturę 3, 6, 3, 1 również na stole. Dodatkowo przez jedną z tych kreatur mogę cię zranić na przykład pasywką za 2. To nie jest takie głupie. Ale nie pogardziłbym, gdybyś ciut szybciej wykonywał swoje ruchy. No, ponieważ jak tak siedzisz tutaj po minutę, to wygląda tu trochę słabo na nagraniu. No dawaj, stary. Zostało ci jakieś 15 sekund. No jakaś dyszka. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Okej, my właśnie wygrywamy teraz mecz. Dzięki bardzo dobremu top deckowi postaci świętego ciosu, które, jak mówiłem na początku filmu, może służyć także jako dobicie oponenta. I właśnie teraz takie dobicie oponenta mogłem pokazać. Tak oto wygląda ten deck, jest on naprawdę spoko. Nie lubiłem grać kapłanem, lecz może polubię, ponieważ działa ten deck bardzo, bardzo dobrze. Warto nim grać. Jeszcze możemy szybko skoczyć do kolekcji i pokazać. I mogę wam pokazać jeszcze raz, jak on wygląda. Nie jest on jakiś skomplikowany. Wymaga on tylko 2 rarów, 4 rarów, 6 rarów. To też jest tylko opcjonalne. I to też jest opcjonalne, tak? To jest 6 w porywach do 8 rarów, plus opcjonalne legendy, jakieś Ragnarosy, Jaseiry, legenda kapłana, o ile macie. A tak to komoniki, komoniki, komoniki. I jak widzicie, nawet na tej 15 czy to 14 randze, aktualnie działa to bardzo dobrze. Warto grać. Mam nadzieję, że deck wam się podobał, że będziecie chcieli oglądać więcej decków takich, oraz że będziecie chcieli oglądać unboxingi, które to są potrzebne, by takie deki stworzyć. Teraz to jest już koniec odcinka. Byłoby mi bardzo miło, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Możliwe, że już także na dzisiejszym streamie. Trzymajcie się.